Kolejne spotkanie z magazynem łączy nas futsal, ale dzisiaj myślę, że możemy użyć sformułowania łączy nas piłka, bo troszkę o tych koneksjach dużej piłki z małą piłką, czyli piłki halowej z futbolem, będziemy sobie mówić. Naszym gościem Jakub Drwal, trener futsalu, trener piłki nożnej, dyrektor sportowy projektu Futsal Młoda Ekstraklasa. Dzień dobry, witam. Nie pomyliłem się w tak, tej zawodzie. Wszystko, okay. Wszystko gra. No to może zaczniemy właśnie od tego projektu Futsal Młoda Ekstraklasa. Kiedyś funkcjonowała Młoda Ekstraklasa piłkarska, teraz mamy Centralne Ligi Juniorów. Nie istnieje coś takiego jak regularna liga futsalowa, jeśli chodzi o młodzież, a o tej młodzieży, o tym jak szkolić młodzież, chcielibyśmy dzisiaj sobie też troszkę porozmawiać. Na czym polega ten projekt i w jakim sensie różni się od rozgrywek chociażby futsal ekstraklasy, nie tylko tym przed imkiem młoda i nie tylko tym, że grają młodzi zawodnicy. Znaczy projekt Futsal Młoda Ekstraklasa to projekt w tym momencie skierowany do klubów futsal ekstraklasy, które posiadają w swoich grupach lub dopiero rozpoczynają szkolenie z grupą U12. W tym roku stwierdziliśmy, że trzeba zrobić taki turniej, który pobudzi troszeczkę szkolenie oddolne w tych grupach, przede wszystkim dziecięcych. U12 to jest ten wiek, kiedy lądujemy ze szkoleniem grassroots, czyli jest to ten ostatni szczebel i przechodzimy do idei w ogóle treningu. Więc tak naprawdę chcieliśmy zrobić taki turniej, który zainicjuje, pobudzi i da tak samo sygnał klubom futsalowym do tego, że najwyższy chyba też czas dla nas wszystkich, żeby rozpocząć działanie w obrębie szkolenia dzieci w zakresie futsalu. No właśnie, bo wiemy, że nie każdy klub też ma te grupy młodzieżowe. Jakieś mają, bo to tego wymagają licencje, ale później w praktyce wiemy jak to jest. Są oczywiście Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, ale ten projekt to jest projekt, którego patronem, organizatorem jest kto? Bo to jest ważne pytanie. To znaczy się turniej tak naprawdę wystartował w ubiegłym roku i on był zrobiony w taki sposób pilotażowy w województwie łódzkim. Mhm. Jest tutaj odpowiedzialny za to sztab osób powiązanych z grupą Age Team z Łodzi. Patronat nad całym turniejem objął prezes Futsal Ekstraklasy. I tutaj ta współpraca przede wszystkim ma zakres tych grup U8, U10, U12. Dlatego, że od U14 rozpoczynają się już Mistrzostwa Polski organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, aż po grupy U20. Dlatego też jesteśmy takim uzupełnieniem oddolnym. Narodziło się to też z takiego pomysłu, z takiej inicjatywy, że tak naprawdę w przyszłym roku startują eliminacje i Mistrzostwa Europy do lat 19. Dlatego też, żeby się odpowiednio w perspektywie czasu do tego przygotować, no to też trzeba z tymi grupami oddolnymi startować. No trzeba mieć po prostu ten narybek, z którego też później będziemy wybierać. No też chyba co można powiedzieć cieszy, to też no FIFA troszkę poważniej zaczyna traktować te odmiany piłki nożnej. To znaczy się generalnie, patrząc z perspektywy FIFA, mieliśmy w 2018, teraz przełom września, października, mieliśmy Olimpiadę Młodzieży i po raz pierwszy futsal zagościł. Wiem, że z bardzo dobrym skutkiem z perspektywy odbiorców, nie tylko z perspektywy samego wydarzenia, samych gier. Mając tutaj, odbywając już rozmowy z ludźmi odpowiedzialnymi za futsal FIFA, wiem, że kolejnym krokiem będzie przygotowanie unifikacji szkolenia w zakresie futsalu. To jest bardzo ważne. I taki podręcznik, taki manual został już wydany pod kątem szkolenia futsalowego dla grup młodzieżowych, seniorskich. Natomiast pod koniec roku 2019 ma zostać wydany podręcznik pod kątem grup szkoleniowych dziecięcych. Teraz mała reklama, bo ja powiem, że warto śledzić profile w mediach społecznościowych Jakuba, bo tam wiele ciekawych rzeczy na temat futsalu i coś, na czym też mocno się skupiasz, no, jako trener i piłkarski, i futsalowy, to to, że podstawą tego szkolenia piłkarskiego powinien być futsal. Podstawą, może nie wiem, czy dobrego słowa użyłem, natomiast na pewno elementem. Znaczy każda droga ma jakiś swój cel i ja nie twierdzę, nigdy nie twierdziłem i na pewno nie będę twierdził, że futsal to jest jedyna droga.
Ja uważam, że futsal jest jedną z dróg i ja tą drogę popieram, wspieram i promuję, dlatego że widzę, jak wiele w dużej piłce, w wydaniu tym najlepszym, jak dużo wartości może być zaczerpniętych z futsalu. Mało tego, to nie są tylko moje przemyślenia, to nie jest tylko moja analiza, to są słowa wielkich i trenerów, i piłkarzy, którzy ciągle do tego futsalu nawiązują bezpośrednio, pośrednio, co nie tylko widać w wywiadach, co nie tylko słychać, co nie tylko widać w czystej zabawie, to również widać w samej taktyce, w samym przygotowaniu zawodnika do gry na dużym boisku. Te wszystkie oczekiwania tak naprawdę, które my jako trenerzy mamy wobec zawodników na dużym boisku, no tak naprawdę jak to ciężko ich nie zauważyć na hali. No dokładnie, tam się jest częściej przy piłce, częściej się atakuje, częściej jest, jak to się tam ładnie określa, ten transfer z obrony do ataku i tak dalej, i tak dalej. Właśnie zacząłem ten wątek odnośnie chociażby twojego profilu facebookowego, gdzie dosyć regularnie zamieszczane są wypowiedzi znanych piłkarzy, czy też osób związanych z piłką nożną na temat futsalu, jak bardzo im pomogły, jak ukształtowały pod kątem umiejętności technicznych, szybkiego myślenia i tak dalej, i tak dalej, że tylko dwa przykłady pokażemy Państwu. Neymar, dla którego przy podejmowaniu decyzji, szybkich reakcji z piłką oraz improwizacji i działania na małej przestrzeni futsal był fundamentalny. I druga opinia, i do tego chciałbym, żebyś się odniósł, Aleksander Seferin, prezydent UEFA, to też myślę ważny głos, że piłka nożna w wydaniu olimpijskim nigdy nie będzie na tym najwyższym poziomie, więc może dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie do Igrzysk Olimpijskich futsalu. To też ciekawa opinia. Pytanie, na ile twoim zdaniem realna w perspektywie takiej, której dożyjemy, powiedzmy? Znaczy, wydaje mi się, że to jest realne, natomiast musimy na dzień dobry sobie odpowiedzieć na pytanie, sport to biznes i musimy też wiedzieć to, że piłka nożna, w jakimkolwiek ona by nie była w wydaniu, chodzi mi w tym momencie o kadry, które przyjeżdżają na olimpiadę, generuje spory zasób kibiców i tak naprawdę bilety, które są sprzedawane podczas olimpiady, no są dużą wartością, więc dlatego to jest ta strona biznesowa, natomiast wiem dobrze, że są ludzie, którzy wspierają tą inicjatywę i pierwszym takim krokiem, mniejszym krokiem, ale takim, powiedziałbym, probierzem całej sprawy jest gra podczas Olimpiady Młodzieży, co miało miejsce. I wiem od różnych ekspertów, którzy byli na samej imprezie w Buenos Aires, że przerosło ich oczekiwania. Nie spodziewali się, że aż tyle ludzi przyjdzie oglądać rywalizację drużyn młodzieżowych w zakresie futsalu, gdzie hale tętniły, hale były full. No to jest jakiś pozytywny aspekt. Też mówimy o polskich trenerach, z którymi często rozmawiasz, ze względu też na udział w kursach, konferencjach i tak dalej, i tak dalej. I no, czytamy te wypowiedzi trenerów prowadzących kluby ekstraklasy, reprezentacje, chociażby młodzieżowe, że futsal jest ważny. Na ile to jest jakby powiedzieć, no taka z ich strony dobra wola, że powiedzą coś o futsalu, a na ile realnie myślisz, że jest szansa na to, żeby faktycznie wprowadzić te elementy podczas zwłaszcza zimy, tak? Kiedy trzeba jeździć na zgrupowania, kiedy trzeba szukać dobrych boisk do tego, żeby, ja nie mówię, że na etapie seniorów, gdzie toczy się walka w ekstraklasie o punkty, o pieniądze i tak dalej, ale na etapie szkolenia młodzieży. Żeby to szło, nie mówię w parze, ale żeby elementem ważnym był futsal. Znaczy, my przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, jaka jest merytoryka. Bo my często rozmawiamy o futsalu w takim klasycznym wydaniu gry na hali. Ja słyszę zewsząd krążące mity na temat futsalu i staramy się w jakiś sposób merytorycznie argumentować. Dlatego, że rozmawiając choćby z trenerami dzisiaj, pierwsze pytanie, jakie zadaję, czego my szukamy na dużym boisku? Jakie są nasze oczekiwania wobec pozycji na dużym boisku? Jakie są nasze oczekiwania względem zawodnika grającego w piłkę nożną w tym wydaniu top? I zbierając te opinie, zadaję kolejne pytanie. Kiedy my to mamy kształtować? Nie będziemy tego kształtowali u zawodnika, który ma lat 20, bo to jest za późno. I ja ciągle porównuję grę w futsal, czyli ten wymiar techniczno-taktyczny, jak rzucanie biegów w samochodzie. W momencie, kiedy jadę,
to patrzę na to, co się dzieje na drodze. Patrzę na pieszych, patrzę na samochody biorące udział w ruchu drogowym, patrzę na znaki drogowe, nie koncentruję się, czy ja w tej chwili jadę na trójce, czy na czwórce, ja po prostu wrzucam. Tym samym jest praca z piłką w trakcie takiego meczu futsalowego. Na zamężonej przestrzeni, gdzie zbiór decyzji jest przeogromny, gdzie praca zawodnika na parkiecie jest bardzo wytężona, powoduje to, że nie ma takiej możliwości, żeby jeden z zawodników wyłączył się z gry choćby na sekundę. Kolejną wartością to jest ten aspekt przepisów, które wzbogacają mentalnie zawodnika. Jeżeli wiem, że w przypadku wznowienia gry mam 4 sekundy, jeżeli wiem, że w przypadku gry piłką na swojej połowie po wznowieniu od bramkarza nie mogę do niego wrócić z gry, to znaczy, że co? No ja muszę grać do przodu, ja muszę szukać gry, ja muszę szukać zawodnika, który wykona ruch do piłki i od piłki. Dlatego czysto komponent techniczno-taktyczny, ta holistyka ujęcia tematu, technika, taktyka, motoryka i mental, no kryją się w tej grze. Jeżeli ciągle wszyscy powtarzamy jako trenerzy, że gra jest najlepszym nauczycielem, no to dlaczego nie pozwalamy grać? Grajmy, po prostu grajmy. To, co powiedziałeś, te automatyzmy, kiedy nie myślę o tym, że przyjmuję piłkę, nie myślę o tym, nie skupiam się na tym technicznym aspekcie, po prostu trzeba wytrenować, wyćwiczyć. Na początku, jak ruszamy z tej jedynki i dwójki, to patrzymy, tak, gdzie tam są te biegi, później nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Też dużo ciekawego, myślę, że napisałeś na stronie Futsal Polska na temat tego, jak to wygląda w innych krajach, chociażby w Anglii, jak tam mocno stawia się też na rozwój futsalu, mając świadomość też, no, po pierwsze, jak to wpływa na szkolenie młodzieży, po drugie, jak to jest fajny i ciekawy sport uzupełniający, czy też sama dyscyplina w sobie. No i o to Cię chciałem zapytać, bo takie fajne zdanie znalazłem, jeśli piłka nożna to kawa, to futsal to espresso, no to ta esencja, tak? Co zrobiono na przykład w Anglii, co moglibyśmy też zrobić w Polsce? W takim krótkim ujęciu, też Cię proszę, takim skondensowanym, bo wiem, że moglibyśmy o tym rozmawiać bardzo długo. Znaczy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w Anglii była piłka nożna halowa w tym wydaniu Five-a-Side. To była piłka, w której wykorzystywano grę od band. Piłka była tradycyjna. I w pewnym momencie zaczęto propagować futsal, ale znowuż argumentując go merytorycznie. Zostały kierowane plakaty, broszury promujące dyscyplinę, informacje przesyłane do klubów. I w dniu dzisiejszym choćby nawet fundacja Premier League ma swoje rozgrywki. Można na internecie łatwo znaleźć mecz, choćby nawet Chelsea-Arsenal w wydaniu dziecięcym na hali. Rozmawiając również z trenerami, którzy pracują w Anglii, w akademiach, mówią: słuchaj, w tej chwili dla nas to już jest punkt wyjścia. My już na ten temat nie rozmawiamy, bo to już przyjęliśmy. My już wiemy, że to tak trzeba robić i tak robimy. Dlatego też Federacja Angielska pozwoliła sobie na taki dokument. Strategia futsalu, która jest rozpisana aż do 2024 roku. W jaki sposób to wprowadzać, w jaki sposób zachęcać. I trzeba pamiętać, ja ciągle to też podkreślam, że na futsal trzeba patrzeć z dwóch stron. Jako osobna dyscyplina sportu, i tu się zgadzam z wszystkimi tymi, którzy mówią o innym okresie przygotowawczym, o innych parametrach motorycznych. Wszystko się zgadza. Natomiast jest jeszcze ta druga strona, kierowana właśnie w te dolne grupy szkoleniowe, czyli futsal jako narzędzie pracy trenera piłki nożnej. I jeżeli popatrzymy na to właśnie z tych dwóch stron, wtedy jeszcze bardziej sobie uzmysłowimy, że futsal nie ma być alternatywą. Futsal ma być dopełnieniem, wsparciem, ale w pewnym momencie również sygnałem dla tego młodego zawodnika. Jeżeli my chcemy, żeby on grał, to w pewnym momencie też musimy sobie zadać pytanie, jak on ma grać. Nie tylko sama gra, bo tutaj od tego mamy grupy rekreacyjne, grupy amatorskie. Natomiast jak? Jeżeli on ma być ważnym ogniwem w naszym procesie szkolenia, on ma być wsparciem, no to tak naprawdę tych zawodników, jeden, dwóch, oczekujemy, że oni pójdą gdzieś wyżej, gdzieś dalej, prawda? Więc
fajnie mieć później takiego zawodnika, o którym się ciągle mówi. Autonomiczne decyzje, kreatywne, rozwijające, fajne pierwsze podanie, fajne otwarcie, dobre przyjęcie kierunkowe, fajna gra na jeden kontakt. Tak? To, co często się słyszy w relacjach telewizyjnych z różnych meczów, Ligi Europy, Ligi Mistrzów, to tak naprawdę mamy na dzień dobry na hali, prawda? Więc widzimy to oglądając futsal Ekstraklasy, oglądając inne rozgrywki, choćby pierwszej ligi futsalu. To jest naturalne. My tego nie przeżywamy, bo my wiemy, że tak jak to kiedyś mądrze jeden z wykładowców powiedział, że sercem gry w futsal jest gra na dwa kontakty. I to jest rzecz naturalna. Jeżeli tego nie opanujesz, to nie możesz myśleć o tym, żeby grać futsal wyżej. Futsal wyżej, najwyżej w Polsce się gra futsal Ekstraklasie, dlatego teraz o tych rozgrywkach chwilkę porozmawiamy, a w zasadzie o tym, co w miniony weekend się działo. Działo się bardzo dużo. Bramek, ile padło, przyznaję się, nie policzyłem, ale wyniki 3-1, 2-8, 4-4, 10-3, 4-2, 7-2 mówią, że było ich bardzo dużo, a teraz konkrety, czyli patrzymy sobie na konkretne wyniki tej dziewiątej serii gier. Piast wygrał z Clearexem, to też bardzo, bardzo ciekawy rezultat w derbach. W meczu w Białymstoku działy się rzeczy niesamowite, 4-0 prowadzili gospodarze, by ostatecznie zremisować 4-4. Rekord w dobrej formie strzeleckiej po występach w Champions League, ważne zwycięstwa Pogoni, no i mecz poniedziałkowy, w którym przy komplecie bodajże publiczności w Jelczu-Laskowicach Akania Futsal Jelczu-Laskowice wygrał 7-2 z osłabioną, to dodajmy sobie szczerze, Gattą, rzut oka na tabelę na czele FC Toruń. 4 punkty przewagi nad rekordem, ale rekord 2 mecze mniej, 2 mecze zaległe do rozegrania. Trzeci Beniaminek z Jelcza Laskowic. Gatta miejsce 6. No i na dole AZS Uniwersytet Gdański, wyprzedzony przez szczecińską Pogoń, ale tyle samo punktów na koncie. Piast odbija się od dna. No i cóż, który mecz najbardziej Cię zachwycił, czy najbardziej był inspirujący z tej serii spotkań? Czy ciężko mówić o tym, który był inspirujący. Każdy stał na swoim poziomie. No na pewno wynik rekordu, rozmiar może troszeczkę dziwi. Natomiast sam fakt, że rekord kroczy po swoje z jakimiś tam małymi czasami przerwami czy odpoczynkiem. To też... Bo pamiętajmy, że też w sumie tych spotkań rozegranych w europejskich pucharach Wicemistrzów całkiem sporo się uzbierało. Dokładnie tak, więc... Myślę, że takim fajnym zaskoczeniem jest drużyna z Torunia. Fajnie w ogóle, że liga zaczyna się wyglądać kolorowo. No na pewno to też dodaje całości tutaj drużyna z Laskowic, która jest takim ciekawym, fajnym Beniaminkiem. Pamiętam, jak Beniaminkiem był Red Dragon z Pniewy i też to drużyna była wtedy stop w Ekstraklasie. I myślę, że też fajnie dla futsalu, że Piast zaczyna wygrywać, dlatego że no, też patrząc na samą dyscyplinę, musimy sobie uzmysłowić, że ten przekaz klubów, który jest, no też jest fajny, jeżeli gdzieś tam zaczynają się w nazwach pojawiać kluby dużego boiska. To, o czym mówiłeś w przypadku Anglii, tak? Nawet dzieci, Chelsea, Arsenal, West Ham gdzieś tam grają w hali i to też inaczej wygląda i inaczej kibice reagują, jak widzą zawodników, nawet młodych, w tych samych koszulkach, w których grają w Premier League. Tak, ale to jest ta jedna strona. Druga strona jest też właśnie przykład Laskowic, gdzie w miejscowości, nie wiem jaki tam jest poziom piłkarski, natomiast na pewno futsalowy jest wysoki, to też gromadzi ludzi i to jest bardzo fajne. Cieszę się, że również w rozgrywkach pierwszej ligi zaczynają się nam wyłaniać właśnie takie kluby, które nie dość, że rywalizują, nie dość, że pokazują już futsal w grze, to jeszcze dodatkowo śmiało mówią o tym, że rywalizują awans do Ekstraklasy, bo to też znowu wzbogaci futsal Ekstraklasy. I na pierwszą ligę też będziemy patrzeć, myślę, że w kolejnych wydaniach magazynu. Na koniec jeszcze zestaw par kolejki, która przed nami. Wiemy, że czeka nas zgrupowanie reprezentacji Polski, więc chyba wszystkie mecze w piątek zostaną rozegrane. Clearex zagra z Gattą. Już nie będę mówił o tych meczach, które są ciekawe, bo wszystkie są ciekawe w futsal Ekstraklasie. A
AZS Łódź, Piast Gliwice, kolejne derby i tak dalej, Red Devil Słonice, Rekord, FC Toruń Słoneczny, Stok Białystok, AZS Uniwersytet Gdański, Pogoń 04 Szczecin. I o jakim meczu nie powiedziałem? Red Dragons, Orzeł Futsal, Jelcz Laskowica, więc też niezwykle ciekawie. No i ciekawie porozmawialiśmy sobie dzisiaj o niektórych aspektach, na które do tej pory może nie było czasu. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Jakub Drwal był naszym gościem, a my zapraszamy na kolejne wydanie magazynu Łączy Nas Futsal. Do zobaczenia.